Na Sportowo. Zapraszam w najbliższy poniedziałek do programu Na Sportowo po 20:15. Marta Domowska. Na Sportowo. Witam serdecznie, z tej strony Darek Machowski. Już od w zasadzie tygodnia zapowiadana przeze mnie Marta Domachowska. Proszę Państwa, nie wiem jak to się stało, na razie powiem tak, może sama Marta za jakiś moment mi odpowie na to pytanie. Jest, pojawiła się w Skierniewicach, przyjechała do nas, a przecież Marta jeździ po całym świecie. Dzień dobry, witam. Jest przerwa w tym momencie w turniejach, za chwilę do tego dojdziemy, bo wiem, że sparujesz chyba w tej chwili z najlepszą tenisistką, no pomijając Serenę Williams, z najlepszą tenisistką na świecie, Karoliną Woźniacki. Jest przerwa, żeby wykorzystać ten czas i pobyć trochę w Polsce? Tak, teraz już od jakiegoś czasu jestem właśnie w domu, miałam trochę czasu na odpoczynek. No ten sezon był bardzo pracowity, bo jeździłyśmy praktycznie przez cały rok po turniejach. Ale od przyszłego roku zamierzam trochę skupić się na własnej karierze i spróbuję wrócić do wyczynowego grania, więc zaczęłam już treningi od wczoraj co prawda, ale już trenuję, ale jestem w domu. Przypominamy, że mamy połowę grudnia, Marta Domachowska powiedziała, że zaczyna znowu trenować. Próba sił znowu, rozumiem, w grze pojedynczej czy podwójnej? W grze pojedynczej. Jakoś tak zawsze wolałam grać w singla niż w debla. No nie grałam teraz przez 2 lata tak naprawdę w turniejach. Ale ten sezon właśnie z Karoliną na pewno też mi dużo pomógł, jeśli chodzi o tenis, więc myślę, że jeszcze warto spróbować. Nie mam żadnych kontuzji, nie mam problemów ze zdrowiem, więc wydaje mi się, że czemu nie. Z tego, co ja obserwowałem i czytałem w wiadomościach, 2008 rok, cofamy się teraz w czasie. Ja tu wcześniej jeszcze przed wejściem do studia z Martą rozmawialiśmy. Marta mówi, no nie wiem, czy będę pamiętała wszystko, ale w 2008 roku to był taki rok dla ciebie intensywny. Później tak przeglądałem, że 2009, 10, 11 to były takie lata, można powiedzieć, jak to czasami mówimy, suche, czyli nie było jakichś, prawda, wyników u ciebie. Można by powiedzieć, że to jest taki no przestój od poczynek i nagle ta propozycja właśnie się pojawiła od Karoliny bodajże rok temu, czy półtora roku temu? Tak, no ta propozycja od Karoliny pojawiła się w dobrym momencie, bo ja właśnie tak nie wiedziałam, czy chcę sama jeszcze grać, czy już nie. Przez rok wcześniej nie grałam, więc też musiałam zacząć trenować, jeśli sama chciałabym grać. I na początku pojechałam do Karoliny tylko na miesiąc, bo miałam z nią potrenować, miałam się też przygotować do turnieju. Ale ponieważ dobrze nam się razem trenowało i Karolina też uważała, że taki trening jest jej potrzebny, pomocny, to tak się skończyło, że zostałam z nią przez cały sezon, więc no myślę, że wyszło to na dobre dla nas obu. Czyli rozumiem, że Karolina zaprosiła 10 tenisistek, załóżmy, do sparowania, no bo wiadomo, no wyniki muszą być, także próbujemy, a to jakiś slice, tak, a to jakieś uderzenie backhandowe albo forehandowe. I tak jej przypasowało twoje granie? No myślę, że dopasowałyśmy się po prostu, tak. Ona potrzebowała takiej gry, jaką ja gram, a ona jest zawodniczką bardzo cierpliwą, potrafi grać godzinami, więc to też było coś, nad czym ja zawsze musiałam pracować właśnie nad taką cierpliwością, więc myślę, że to też było z plusem dla mnie. Ja pomijam kwestie finansowe, no bo wiadomo, że sparring partner, no przyjaźń przyjaźnią, ale pewne tam kwestie finansowe są. Pomijam już to, ale Karolina musi ci być wdzięczna za ten miniony sezon. Mamy końcówkę roku 2014, a ten rok 2014 ty z nią sparowałaś, był bardzo dobry przecież. No nie wiem, to już pytanie jest do Karoliny, no na pewno my się przyjaźnimy od dłuższego czasu, znamy się praktycznie, ja poznałam Karolinę, jak ona miała 16 lat, jestem od niej 4 lata starsza, więc no to już było dość dawno temu, jakieś 8 lat temu, więc znamy się od naprawdę bardzo dawna i zawsze się dobrze kolegowałyśmy, zawsze miałyśmy dobry kontakt ze sobą, więc to też na pewno było pomocne, no bo jakby nie patrzeć, cały ten rok jeździłyśmy non-stop razem po turniejach. A jak się z kimś spędza tyle czasu, to też no, trzeba mieć jakiś ten kontakt dobry, żeby taki układ funkcjonował. Dla kibiców poprosiłbym o odpowiedź, ile taki sparring trwa na przykład pomiędzy wami? Jak wchodzicie na kort, załóżmy, czy to jest kilka sparingów dziennie, czy to jest jeden sparing, przygotowanie za miesiąc jest jakiś turniej, no i sparujecie. To znaczy, no nie, my trenowałyśmy codziennie, więc to w zależności od jaki to był okres, czy ile było do turnieju, no bo wiadomo, im bliżej do turnieju, tym się trenuje trochę mniej, ale no tak, w okresie takim dalej od turnieju, no to po 4 godziny dziennie grałyśmy, te treningi były naprawdę
dłuższe i wyczerpujące, a no im bliżej turnieju, tym krótsze te treningi, trochę bardziej intensywne może, ale krótsze. No i na turniejach też jeździłam razem na turnieje z Karoliną i tam to już głównie takie przygotowanie typowo do meczu. Powiedziałaś, że zamierzasz teraz sama brać udziały w turniejach. Powiedz mi, ja czytając historię o tobie, wiem, że wygrywałaś w turniejach ITF, dobrze mówię w tej chwili? Tak się to nazywa? ITF, dokładnie. Prosiłbym, żebyś wyjaśniła, na czym polega różnica pomiędzy turniejami ITF, a na przykład WTA, no bo w WTA przecież w rankingach też byłaś i też brałaś udział w takich turniejach. Ale wiem, że na początek były ITF, prawda? To znaczy tak, no ITF-em to na pewno grałam, jak byłam młodsza, bo to od tego trzeba zacząć tak naprawdę i teraz też będę od tego zaczynała, ponieważ no, nie mam rankingu i tak samo zaczyna się, jak się jest młodszym. No później im się jest starszym, tym bardziej stara się startować w tych większych turniejach, czyli WTA. Po prostu to jest różnica między te mniejsze trochę turnieje, to są ITF-owskie, a te większe to są już WTA. Zdecydowanie w twojej historii chyba było więcej wygranych tych, teraz już się i ja poprawię, ITF-owskich turniejów. To znaczy, no tak, to na pewno tych turniejów wygrałam dużo, jak byłam młodsza. To były, no głównie te turnieje grałam w wieku tam 16, 17, 18 lat. Później już raczej starałam się grać tylko te WTA. No ale na pewno takich turniejów wygrałam zdecydowanie więcej, bo turnieju WTA byłam 3 razy w finale, ale nie udało mi się nigdy wygrać. Z ciekawości zapytam, bo trenowałaś z Karoliną Woźniacką, teraz też w tym roku już nie, teraz już nie będzie spotkania, będziesz już sama próbowała. Tak, tak. Chyba, że jeszcze jakieś sparingi będą pomiędzy wami. To znaczy, no nic nie wykluczam, może gdzieś tam potrenujemy razem, ale no na razie, no wiadomo, będziemy grały zupełnie inne turnieje, więc ciężko będzie to połączyć, bo ja będę musiała zacząć od tego najniższego szczebla. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie. No jakby poszło mi lepiej, to wiadomo, różnie może być. Sparowałaś teraz ostatnimi czasy z jedną z najlepszych rakiet na świecie, właśnie z Karoliną Woźniacką. Powiedz mi, gdybyś miała porównać te lata ubiegłe, czyli ja tak patrzę tam, gdzie były twoje sukcesy, 2004 rok, 2005, 2006, prawda? Czy możesz porównać tę formę, którą w tej chwili utrzymujesz, do tamtej? Czy to jest podobna forma do tego, żeby zacząć się właśnie prezentować lepiej na takich arenach, no nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim międzynarodowych? To znaczy, no myślę, że na pewno. Teraz już jestem zdecydowanie bardziej doświadczoną zawodniczką przede wszystkim. No wcześniej jak zaczynałam, jak byłam młoda, to dobrze mi szło, ale to było takie wszystko, no... Za dużo tego wszystkiego było naraz? Czy, to bo wiesz, później, turnieje są męczące, tak? Przecież. To na pewno, ale no byłam przede wszystkim młoda, też nikt mnie nie znał, więc dziewczyny nie wiedziały, czego się spodziewać po mojej grze. To też jak się wchodzi i zaczyna, to jest trochę łatwiej, bo nikt tak naprawdę nie wie, czego się spodziewać po takim zawodniku. A teraz już też jestem bardziej doświadczona, więc też inaczej patrzę na grę w tenisa. Ale myślę, że jestem przygotowana podobnie. Na pewno muszę popracować trochę nad przygotowaniem fizycznym, bo przez ten rok z Karoliną no dużo grałam z nią razem, ale no dla siebie nie trenowałam, więc na pewno teraz będę musiała się skupić na przygotowaniu fizycznym. No a tenisowo to czuję się dobrze. 16 stycznia będziesz miała 29 urodziny, tak. Dobrze pamiętam? Tak. To dobrze zapamiętałem, dlatego że sprawdziłem wcześniej informacje, no wiadomo, na popularnym portalu Wikipedii. Od razu na zaś wszystkiego najlepszego. Oczywiście chciałbym się spotkać jeszcze kiedyś w studiu Radia RSC z tobą, ale to będą 29 urodziny. Czy to jest wiek taki dla tenisisty optymalny? Czy to już jest za dużo lat? Czy to jest jeszcze można pograć w tenisa? Wydaje mi się, że wszystko zależy od osoby. No, Serena Williams 34 lata, a jest cały czas pierwsza na świecie, ale tak samo dużo młodych dziewczyn wchodzi i też mają swoje najlepsze okresy w tym wieku, jak są 20-latkami, więc to wszystko zależy od osoby. Francesca Schiavone wygrała Roland Garrosa po raz pierwszy w wieku 30 lat, więc wszystko zależy, czy nie ma kontuzji, jak się zawodnik dany czuje. Jesteś zdrowa teraz. Ja jestem zdrowa. I będziesz zdrowa. Więc jestem dobrej myśli. Świetnie. Tak jeszcze uzupełniając twoją odpowiedź. Rzeczywiście Lina, prawda, Chinka, która 32 lata w tej chwili ma, ona dopiero co skończyła karierę, z tego co zdążyłem sprawdzić. Tak, przecież właśnie sukcesy miała. Zakończyła karierę, ale myślę, że grałaby jeszcze dłużej, gdyby nie kontuzję kolana. Ona już miała parę operacji na to kolano, więc to było główną przyczyną zakończenia kariery. Teraz też ostatnio właśnie miała operację i już te rehabilitacje, to wszystko miało zająć naprawdę dużo, a myślę, że chciała założyć rodzinę.
Ale Agnieszce Radwańskiej dała się we znaki nieraz. Tak, to na pewno. No, Nelly bardzo solidna zawodniczka. Venus Williams też patrzę, 34 lata i gra jeszcze, tak? Raz lepiej, raz gorzej, ale jednak gra i gdzieś się pokazuje na tych turniejach. Pamiętasz swoje potyczki z Venus Williams? Pamiętam. Grałam z nią kilka razy. Z Sereną nigdy nie grałam, ale z Venus Williams no, zdarzyło mi się grać parę razy. No, różnie wspominam te pojedynki. Wiesz co, ja oglądałem jakiś materiał, przyznam szczerze, nawet wczoraj. To był rok bodajże 2000, no nie chcę teraz skłamać. 2005, może 2006 grałaś właśnie z Venus Williams i tam brakowało może trochę takiej dokładności. Czy byłaś na siebie zła? Bo wiem, że to był mecz przegrany wtedy przez ciebie z nią. Nie pamiętam, o którym meczu mówimy konkretnie, ale 2006 rok, no to momencik, ile miałam wtedy lat? 20, więc no mogłam robić dużo błędów. Zabrakło doświadczenia. Czyli teraz zdrowie jest, mówisz, że doświadczenie jest jeszcze większe, tym bardziej, no, że sparowałaś z Karoliną Woźniacką i kto wie, może się zacznie w tym przyszłym roku 2015, prawda? No, mam nadzieję taką. Sopot czy Warszawa? Ja teraz tak jeszcze zapytam o te turnieje organizowane w Polsce, które lepiej wspominasz? Gdzie więcej wygrywałaś w Polsce? Bo przecież sporo tych meczów tenisowych tutaj rozgrywałaś. W Sopocie, tam był super turniej Procom. Wspominam ten turniej naprawdę bardzo dobrze, byłam tam w półfinale, był to jeden z moich większych takich pierwszych sukcesów, więc na pewno czuję sentyment do tego turnieju i naprawdę dobrze go wspominam. Oczywiście wszystkie turnieje w Polsce no, są super, bo jest zupełnie inna atmosfera, kibice przychodzą, naprawdę bardzo się fajnie gra. No teraz został nam ten turniej w Katowicach już tylko, więc nie ma ani tego w Sopocie, ani w Warszawie, ale no mam nadzieję, że tych turniejów będzie więcej w Polsce. WTA, czyli turnieje te już, jak mówisz, przechodzimy tę drabinkę ITF i przechodzimy do tego WTA. Który turniej pamiętasz? Tak patrząc po historii, ja w tej chwili jestem przy roku 2004. To może mój pierwszy finał WTA. Grałam w finale w Seulu z Marią Szarapową. Był to mój pierwszy finał WTA i wspominam go bardzo dobrze. Pomimo tego, że przegrałaś, bo tam Pomimo przegrałaś. Tego, że przegrałam, tak, ale Szarapowa była wtedy zwyciężczynią Wimbledonu z tego roku. No i był to mój taki pierwszy duży sukces tak naprawdę. Miałam wtedy 18 lat i też ten awans do finału dał mi dużo punktów, więc też duży awans w rankingu. Chyba wtedy wskoczyłam na 60. miejsce w rankingu. Więc no, na pewno wszystkie finały WTA wspominam na pewno bardzo dobrze. Ale 2005 rok też powinnaś wspominać bardzo dobrze. Tak, tam też. Pamiętam, że miałam tak co roku jeden finał, tylko nie pamiętam, czy teraz. A wiesz, dlaczego ciebie o to zapytałem? Bo byłaś pierwszą rakietą w Polsce. No, pierwszą rakietą w Polsce to byłam przez bardzo długi czas, tak naprawdę, bo od 12 roku życia do nie pamiętam dokładnie do kiedy. Czyli ale można powiedzieć, że to się tak od ciebie wszystko zaczęło. Marta Domachowska i cały czas, prawda, turnieje i słyszeliśmy, a tutaj no, wygrany turniej, tak? Był taki moment, że przez dłuższy czas byłam pierwszą rakietą Polski, później trochę miałam problemów i zaczęłam gorzej grać. Pojawiła ten 2006 rok, bo ja zdążyłem doczytać taką informację, że tam były jakieś problemy osobiste, czy z perspektywy nawet lat, czy możesz o tym mówić? Tak, mogę mówić, to znaczy to są problemy z moim byłym sponsorem, z którym sprawy w sądzie co prawda toczą się dalej, więc od 2006 czyli właśnie już 8 roku. Lat. Tak, 8 lat, więc no strasznie długo, ale mam nadzieję, że już są blisko końca, więc mam nadzieję, że lada dzień się skończą. Ale no na pewno był to dla mnie duży problem i no miałam wtedy 20 lat, więc nie byłam przygotowana zupełnie na takie rzeczy. Nie wiem, czy możesz mówić nazwę sponsora, z którym masz takie problemy, ale przyznam szczerze, rzeczywiście 2006 rok, 37 miejsce w rankingu WTA, najwyżej byłaś w rankingu światowym w swojej karierze, a tu nagle takie problemy. Tak, i takie problemy no niestety kosztowały mnie pół roku 200 miejsce, ponieważ no strasznie zaczęłam spadać, ale to było właśnie głównie wynikiem tego, że no miałam zakaz grania w turniejach, zakaz trenowania. No tak się niestety ułożyło, ale no, to widocznie tak miało być. No teraz mam nadzieję, że te sprawy się niedługo skończą i będę miała to już całkiem za sobą. Znasz dobrze rosyjski? No dość dobrze. Bardzo dobrze nie, ale
porozumieć się porozumiem. Czy pomogła ci w tym Maria Kirilenko może? Bo tak. Może byś rozwinęła trochę znajomość z Marią Kirilenko. Przypomnijmy, to też jest bardzo dobra tenisistka. Tak, ona też była w 21. No, znamy się od bardzo dawna, przyjaźnimy się dalej i no właśnie za jej pomocą nauczyłam się rosyjskiego, chociaż nie umiem niestety pisać i czytać, ale dogadam się. Osiągnęłyście jakiś sukces wspólnie z Marią? Grałyśmy razem debla i to przez dłuższy czas. Nawet pamiętam, że tu w Warszawie byłyśmy chyba w półfinale. Tam parę półfinałów miałyśmy wspólnych i no dobrze się dogadywałyśmy na korcie. Później pamiętam też, że ona grała z Agnieszką Radwańską przez jakiś czas debla. No przyjaźnimy się po dziś dzień. Ona tam miała trochę kontuzji, więc też nie grała przez jakiś czas. Ale teraz może będzie też wracała. Ale nie tylko z Marią Kirilenką grywałaś deble. Było więcej tych zawodniczek. Włoszki też chyba były, dobrze pamiętam. Była, Roberta Vinci. To jest mój turniej jedyny WTA, który wygrałam w debla w grze podwójnej. Ona jest teraz pierwsza na świecie. Trzeba to dodać. A jaka jest prywatnie Roberta Vinci? Miałaś okazję pewnie wielokrotnie z nią rozmawiać. No tak, oczywiście. Ale po włosku? Okazję. Nie, włoskiego niestety nie znam, ale przez jakiś czas miałam trenera z Włoch i właśnie trenowałyśmy w tym samym klubie w Palermo. Jest bardzo sympatyczną dziewczyną. Myślę tak jak naprawdę większość tych zawodniczek i dużo dziewczyn się koleguje z sobą, zawierają jakieś przyjaźnie, więc... Znasz hiszpański. Jeden z fanów, który napisał do nas maila, nazywa się Mariusz Wójcik, poprosił mnie o pytanie do ciebie, w jakiej szkole tenisa się uczyłaś, bo powiedział, zapytaj, dlatego że to jakoś znana szkoła była. Tak, trenowałam przez prawie rok w Akademii Juana Carlosa Ferrero w Hiszpanii, koło Alicante. Bardzo dobrze wspominam ten okres, właśnie między innymi wtedy nauczyłam się mówić po hiszpańsku, chociaż też mogłabym jeszcze popracować nad tym językiem. No i teraz fajnie też, że w Warszawie otworzył Juan Carlos Ferrero Akademię, która jest na Pradze. Co prawda od niedawna, ale chyba w zeszłym tygodniu Ferrero przyjechał do Polski i myślę, że teraz będzie przyjeżdżał też tutaj częściej, więc no na pewno jest to dobre miejsce, gdzie można posyłać swoje dzieci i dzieci mogą się uczyć grać w tenisa. Czy one się mogą z tobą uczyć też w tej szkole? Ja tam przychodzę i trenuję sama, bo teraz zaczęłam trenować sama, ale tam obsada trenerska jest z Hiszpanii, tam wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zorganizowane, koordynowane. No więc jest to na pewno miejsce godne polecenia i myślę, że jest to miejsce, gdzie dzieci mogą się rozwijać. Jeżeli mówimy o szkołach, to zastanawiałaś się już kiedyś, żeby otworzyć taką własną szkołę? Takie pytanie w zasadzie, no może trochę na przyszłość, na wyrost, no bo na razie jesteś cały czas tenisistką, no jak to mówią, daj ci Boże i jeszcze 10 lat, prawda, grania w tenisa. Ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba wziąć rozbrat i myśleć, co dalej. To na pewno, tak, 10 lat to na pewno nie będę grała, bo też chciałabym założyć rodzinę, ale no parę lat jeszcze chciałabym pograć, a co będzie później, no powiem szczerze, że nad akademią żadną się tenisową nie zastanawiałam jeszcze, ale na pewno zostanę złączona z tenisem do końca życia, no bo jakby nie patrzeć, od 6 roku życia gram w tenisa i tak naprawdę to całe moje życie to tenis. Ale w międzyczasie były spotkania też w sesjach zdjęciowych, wzięłaś udział, to będzie bardziej pikantne pytanie, nie wiem, być może fani dokładnie znają, ale z tego co wiem, to się zdjęcia udały i to świetnie wszystko wyszło. Playboy. Tak, oczywiście, no nie chciałem tego powiedzieć, sama to powiedziałaś. No tak, na pewno było to coś innego, ale dobrze to wspominam. Nie była to całkiem rozbierana sesja, więc starałam się, żeby te zdjęcia były utrzymane w jakimś takim smacznym klimacie. Ale no, dobrze wspominam tą sesję i mam nadzieję, że zdjęcia były fajne. Mężczyźni mówią o tobie, że jesteś piękna. Dziękuję bardzo. Dlatego stąd ten Playboy na pewno się wziął. No ale tenis cały czas. Nie padały z mojej strony jeszcze pytania a propos Agnieszki Radwańskiej. Wy przecież chyba się też bardzo dobrze znacie, prawda? Z Agnieszką tak, się oczywiście. Widujecie tutaj w Polsce, jak macie ten moment odpoczynku od tych wielkich turniejów? Tak, widujemy się. Agnieszka teraz będzie pomieszkiwała w Warszawie, więc będzie więcej okazji, żeby się widywać, bo wcześniej Agnieszka jest wiadomo z Krakowa. Ale widujemy się często na turniejach, praktycznie cały rok ten widziałyśmy się na turniejach.
No i tutaj w Warszawie też, jak jest okazja, to się zawsze chętnie spotykamy. Poza kamerami telewizyjnymi próbowałyście rywalizować na korcie tenisowym? To znaczy, no trenowałyśmy wcześniej, już parę lat temu, bo teraz no ja byłam cały czas tylko z Karoliną, ale trenowałyśmy razem, więc no naprawdę, no mamy dobry kontakt, nie mogę złego słowa powiedzieć. Marta, wracając do twojej przyszłości w 2015 roku, zaczynasz grać, zdrowie dopisuje, lekarz przy tym też jakoś musi być. Jak wygląda taki sztab szkoleniowy tenisisty? Jeden trener od tenisa, znaczy zdarzają się przypadki, że dziewczyny chcą mieć więcej tam osób w sztabie, ale zazwyczaj jest to jeden trener od tenisa, jeden trener od przygotowania fizycznego. Są dziewczyny, które właśnie mają więcej problemów ze zdrowiem, wtedy też jest jakiś fizjoterapeuta, który z nimi jeździ cały czas na turnieje. No ale jeszcze menadżer czasami, prawda, który załatwia te wszystkie hotele, wyjazdy, podróże. No ale na pewno najważniejszy jest trener od przygotowania fizycznego i od tenisa. A rodzice? Pytam tutaj nie bez powodu, bo kiedy siadam przed telewizorem, nie ukrywam, że też często oglądam mecze tenisa. To widzę rodziców tenisistek na przykład dopingujących. Jak to jest? Pomagają? Przeszkadzają? Z tobą rodzice jeździli? Jeżdżą? To znaczy ze mną już od bardzo dawna rodzice nie jeździli, ale myślę, że jest to pomocne, ponieważ no tak naprawdę my jesteśmy poza domem cały czas, a ciężko tak być samemu cały czas na turniejach bez rodziny, więc myślę, że jest to bardziej pomocne przez to właśnie, że zawodnik się czuje chociaż przez trochę jakby miał ten dom z sobą. Nie może być w domu, ale chociaż ten dom jest razem z nim. A teraz zupełnie inne pytanie ci zadam, ponieważ grasz, wiadomo, są wyniki albo ich nie ma, różnie to bywa w meczach, czasami dyspozycja dnia. Powiedz mi, jeździłaś, w zasadzie zjeździłaś cały świat, prawda? Można powiedzieć, że jesteś podróżnikiem? Można, aczkolwiek mało rzeczy widzę oprócz kortów i hoteli. Naprawdę? No naprawdę, chciałem się zapytać, wiesz, z ciekawości, które miejsce na przykład takie na świecie podobałoby ci się, do którego chciałabyś wrócić, niekoniecznie grając w tenisa. Ja nie mówię, że miałabyś tam mieszkać, ale załóżmy jakieś, powiedzmy, wakacje, chwilowy jakiś odpoczynek. To znaczy, powiem tak, turnieje zazwyczaj są co roku w tych samych miejscach, więc no, my jeździmy co roku w te same miejsca. Ale są turnieje właśnie w takich miejscach bardzo fajnych, do których chętnie wracam. No są też turnieje w trochę gorszych, gdzie tak te lepsze to niekoniecznie. No na pewno bardzo lubię Australię, wszystkie tam turnieje są super. Później ten cykl turniejów też w Stanach, Miami i Indian Wells są bardzo fajnie zorganizowane. Ale były też takie turnieje, teraz co prawda ich nie ma, jak w Pattayi czy na Bali, no są to takie turnieje już. Pattayi to gdzie taka miejscowość? Ja teraz przy Tajlandii. Dostaję jedynkę z geografii, przy Tajlandii, okej, wszystko tak, się wyjaśniło. No to są takie turnieje, no naprawdę, gdzie można by było spokojnie jechać na wakacje. Były też turnieje w Acapulco, dalej chyba jest nawet ten turniej, więc to są takie miejsca, gdzie hotel jest przy plaży i można też się poczuć tak trochę zrelaksować, ale no takich turniejów jest zdecydowanie mniej, a tak to większość to jest hotel i korty. Powiedziałaś Australian Open, tak? Czyli to jest taki najbardziej logistycznie rozbudowany, najlepiej przygotowany turniej w ogóle pośród tych wszystkich? No na pewno obiekt jest największy ze wszystkich w porównaniu z innymi wielkimi szlemami. No ogólnie podoba mi się Australia, jak ludzie tam żyją, podejście ludzi do życia, więc jakoś tam chętnie bardzo jeżdżę, aczkolwiek podróż jest strasznie wyczerpująca, bo jest strasznie daleko, ale no ze wszystkich wielkich szlemów zdecydowanie ten lubię najbardziej. Teraz radzisz sobie z presją? Czy w ogóle radziłaś sobie z presją? Wychodzisz na taki mecz, 5 tysięcy, 10 tysięcy kibiców ciebie ogląda, wiesz, że to wszystko idzie też do milionów. To znaczy powiem szczerze, że to akurat jest bardzo motywujące i gorszy problem miałam z jeżdżeniem po tych małych turniejach, gdzie na trybunach nie było nikogo. To było czyli to ciężej. Są to tak zwane turnieje do łapania punktów, tak? Tak, dokładnie, te ITF-owskie. Tam jest trochę ciężej się zmotywować, no bo jest się samemu, nikt tam za bardzo nie kibicuje, nikt nie ogląda. Chyba, że tam już w finałach, no to wtedy tam trochę osób się pojawi, no ale na pewno nie jest to porównywalne do tych turniejów WTA. Więc myślę, że raczej taki doping i kibice są bardziej wspomagają. Kto twoim zdaniem będzie numerem jeden światowego tenisa w przyszłym roku, 2015? Masz kilka faworytek? Mówimy cały czas o tenisie kobiet. To znaczy, no myślę, że jeśli Serena będzie miała dalej zdrowie, to myślę, że jest ona w stanie, zdrowie jej chęci myślę przede wszystkim, to jest ona dalej w stanie utrzymać tą pierwszą pozycję. Zastanawiam się, jak zrozumiesz moje pytanie teraz. Najlepszy tenisista z mężczyzn. Trudne pytanie teraz chyba zadałem. Bardzo trudne.
Roger Federer. Nie wiem, co na to Jerzy Janowicz. Jerzy Janowicz jest w moim mniemaniu najlepszy. I o taką odpowiedź mi właśnie chodziło. A tak a propos, możesz trochę zdradzić, jesteście przyjaciółmi bardzo dobrymi. Więcej niż przyjaciółmi. No tak, spotykamy się. Gdzieś nawet zdjęcia widziałem z jakichś wakacji i to pomaga też w tenisie, rozumiem, w tych wynikach. To znaczy na pewno bardziej się rozumiemy przez to, że obydwoje uprawiamy sport, więc na pewno łatwiej jest nam zrozumieć te częste wyjazdy, to, że się często nie widzimy, aczkolwiek tak w tym sezonie no, spędziliśmy bardzo dużo czasu razem, ponieważ no, ja jeździłam z Karoliną, a większość tych turniejów była wspólnych. Powiedz mi, to tak a propos Jerzego jeszcze, bo ja też oglądałem wielokrotnie mecze. Przecież był taki moment, ja nie zapomnę tego meczu z Andy Murrayem, dobrze pamiętam, gdzie go tam... W Wimbledonie, tak. Nasz popularny Jerzy ograł. Czy w Paryżu? A może i w Paryżu był, ten, tak, ten wcześniejszy chyba, tak. Gdzie on tam dobrnął do tej drabinki, do finału. Gdzie przegrał, wydawało się, już wszyscy stawiali, że będzie dla niego to pierwsze miejsce, a tam bodajże Hiszpan, dobrze mówię, Ferrer, tak? Ferrer. Właśnie go ograł, no ale finał naprawdę sukces. Natomiast wielokrotnie mówiono w mediach, że te emocje go trochę ponoszą, prawda? A prywatnie jest właśnie taki rozemocjonowany również? Nie, wiadomo, na korcie to są też trochę inne emocje, ponieważ no, to jest dużo emocji, dużo się dzieje i jest dużo większy stres, adrenalina, więc to wszystko ma wpływ. Poza kortem jest na pewno bardzo pozytywną osobą i ma dużo energii. Tę energię też ma na korcie, ale poza kortem jest zawsze uśmiechnięty i bardzo pozytywny. No ale na korcie musi być też waleczny, także na pewno i te emocje momentami się przydają, chociaż nie każdemu kibicowi może się to podobać, prawda? Bo każdy chciałby widzieć grzecznego tenisistę na korcie. Myślę, że jak on by był grzecznym tenisistą, to by był kiepskim tenisistą. Czyli nie byłoby tych wyników. Myślę, że tak. Myślę, że te emocje takie, właśnie on może starał się nad nimi pracować i być bardziej spokojny, ale myślę, że właśnie takie emocje w jego przypadku bardziej mu pomagają niż przeszkadzają. Przypominam, że cały czas rozmawiam z Martą Domachowską, która poświęciła mi już chyba kilkanaście albo i kilkadziesiąt minut dzisiaj w programie na Sportowo po 20:15 w poniedziałek. Marta, to ja się zapytam tak jeszcze, ponieważ do Skierniewic przyjechałaś do Radia RSC, ale z tego co wiem, to też jest współpraca pomiędzy Domem Dziecka tutaj nieopodal Skierniewic a tobą? To są prezenty to znaczy, przed świętami? Współpraca, jak to wygląda? Nie wiem, no ale zawsze jak mam taką okazję, to staram się pomagać, więc teraz akurat udało mi się wręczyć dzieciom jakieś słodycze na święta i rakiety tenisowe, ale no zawsze staram się jakoś pomóc. Niedługo zbliża się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Miałabyś taką rakietę, żebyśmy zlicytowali twoją rakietę Marty Domachowskiej w Radiu RSC albo nawet już w mieście, w Skierniewicach? Myślę, że na pewno, na pewno. Świetnie. Odżywianie to bardzo ważna rzecz dla sportowca? Tak, bardzo ważna. Ja myślę, że bardzo ważne. I nie cukier, tylko miód? Tak, a miód akurat jest bardzo zdrowy. Miód daje bardzo dużo energii, więc ja bardzo lubię. I dlatego przyjeżdżasz też do Skierniewic? Tak. Dlaczego pytam? Bo Skierniewice znane są z jabłek skierniewickich. Mamy swoje własne skierniewickie jabłuszko, a nagle ja się dowiaduję, że Marta Domachowska przyjeżdża po miód. Tak, zgadza się. No, zdecydowanie bardziej wolę taki miód z pasieki niż taki ze sklepu, gdzie są dodawane różne sztuczne składniki, więc tutaj przyjeżdżam po miód i zawsze z mamą kupujemy po 30 słoików, żeby było na dłuższy czas, ale przyznam się szczerze, że miodu jem bardzo dużo. 30 słoików starcza Marcie Domachowskiej na, to na znaczy niewiele na całej czasu. Rodzinie, ale no na jakiś zabierasz czas to na Australian Open na przykład, albo na jakieś turnieje? Nie, nie biorę z sobą swoich miodów, ale no w domu jem codziennie miód. Przypominam, moim gościem dzisiaj w studiu Radia RSC była Marta Domachowska. Marta, bardzo dziękuję za te, no nie powiem już teraz kilka słów, bo to było kilkadziesiąt dobrych zdań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i życzę w 2015 roku, żeby przejść ITF-y i dostać się do jakiegoś dobrego turnieju, żebyśmy Cię oglądali w światowych telewizjach. Nie dziękuję. Ja zatem dziękuję jeszcze raz. Do spotkania mam nadzieję kolejnego. Dziękuję, moim gościem była Marta Domachowska. Do usłyszenia. Na Sportowo. Na Sportowo. Podsumowanie sportowych wydarzeń minionego tygodnia. W każdy poniedziałek po 20:15 zaprasza Darek Machowski.